Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś będzie dużo, dużo o miłości, więc jak ktoś lubi, to zachęcam, by zostać z nami. A serdecznie się witam z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Cię serdecznie, Dominika. O miłości w drugim czytaniu, o miłości w Ewangelii dzisiaj, bo przypomnę, że w tym podcaście my sięgamy po liturgię niedzielną, po czytania, które Państwo usłyszycie w czasie niedzielnej mszy świętej. Staramy się je w nie wgryzać się i zanim miłość na deser dzisiaj będzie, zanim miłość, to znowu wracamy do dziejów apostolskich, bo w czasie wielkanocnym, dziś szósta niedziela wielkanocna, w tym czasie właśnie śledzimy, co dzieje się z pierwszym kościołem, czy co dzieje się w pierwszym kościele. I pozwól, że ja przeczytam fragmencik z tego czytania i już będziemy o nim rozmawiać. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. No to najpierw zmierzmy się z tymi bohaterami, sytuacją, w której jest Piotr, kim jest Korneliusz i dlaczego właśnie takie podejście do Piotra, żeby go witać padając na ziemię. Mamy do czynienia z Piotrem, który przebywał w Jafie, tam się modlił i miał widzenie, kontakt z Panem Bogiem odnośnie posłannictwa, które za chwilę będzie do niego skierowane właśnie przez Korneliusza i mamy całe zamieszanie w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich z myśleniem Piotra jako takiego gorliwego jednak gdzieś tam Żyda, nie jadłem. Tak. Przepisy, tak? Tak, nie jadłem nic nieczystego, Panie, co Ty mi mówisz? Absolutnie nie mogę tutaj ustąpić. Mogę jeszcze dopytać, bo to dla jednych jest oczywiste, dla drugich będzie zupełnie niezrozumiałe, co to znaczy, że coś jest nieczyste i jakie to menu odpadało w sytuacji, gdy ktoś był praktykującym, wierzącym. Cała nomenklatura czyste, nieczyste, z którą spotykamy Piotra przed kontaktem z Korneliuszem, bo oczywiście jest to obraz, który ma przygotować Piotra do spotkania z poganinem. Korneliusz jest poganinem. Dlatego też kontekst wizji, którą ma Piotr na początku 10 rozdziału dziejów, wiąże się z obrazem dotyczącym jedzenia czystych bądź nieczystych zwierząt. I w myśleniu żydowskim tak jakby geneza pojęcia czystości czy nieczystości była związana z życiem. Czyli jeżeli coś służy życiu, czyli ukierunkowuje na Boga, który jest dawcą życia, kultywuje to życie, wspiera to życie, to jest czyste. Jeżeli coś jest przeciwko życiu, czy na przykład to życie obrazuje to życie zniszczone, typu padlina, typu człowiek, który się wykrwawił, czy zmarły, czyli związany ze śmiercią, czy przez niego jakby dotykasz śmierci, jak jego dotykasz, to on jest nieczysty. Nie chodziło tutaj o to, co my popularnie kojarzymy z czystością serca bądź nie, bo dla Żyda serce to jest przestrzeń decyzyjna. To nie jest rzecz, którą można zabrudzić bądź nie. I nie wiązało się to dla nich też z myśleniem seksualnym czy moralnym, czyli nieczystość w znaczeniu jakiejś deprawacji seksualnej. To było związane z ukierunkowaniem ku życiu, bądź przeciwnym ukierunkowaniem. I teraz, na jakiej zasadzie Żydzi rozróżniali zwierzęta czyste i nieczyste, to mogę podać tylko zasadę, ale... Menu nie podasz, tak? Właśnie, mogę podać menu, tylko że nie jestem w stanie uzasadnić, dlaczego na przykład tych zwierząt parzystokopytnych czy rozdzielnokopytnych jedli czy nie jedli, bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj wywnioskować. Zasada była taka, że jeżeli dane zwierzę jest jakoś związane z czymś, co dla Żyda kojarzyło się z brakiem życia. Czy kojarzyło się właśnie z taką degradacją, typu świnia grzebiąca w błocie, typu jakiś padlinożerny ptak. To oni tych zwierząt nie jedli. Brzydzili się. Tak, na jakiej zasadzie zając tu wskoczył, to nie wiemy. Czy na jakiej zasadzie wskakuje tu wielbłąd, to też tego nie wiemy. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że żebyśmy mogli zrozumieć teksty biblijne, to potrzebujemy bardzo mocno wejść w kontekst, w to myślenie starożytnego Semity. Niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie w tym momencie, na tym etapie badań po prostu wytłumaczyć. Przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy.
żeby to wytłumaczyć. No ale mieli swoje jedzenie, o które wiedzieli, jedzenie, no to zwierzyna, która chodziła, wiadomo, to zjeść mogę, a nad, nie zastanawiam się nad czymś innym, bo wiem, co jem, tak? Wiem na przykład, że jem baranka. I to ma mnie prowadzić do, jakby umożliwiać też przestrzeń spotkania z Bogiem, ukierunkowywać na Niego. Wszystko było w takich relacjach uplasowane. No dobra, i Pan Bóg robi rewolucję, bo pokazuje, że możesz, Piotrze drogi, zjeść te wszystkie obrzydliwe twoim zdaniem rzeczy i nic ci się nie stanie złego, tak? O właśnie, to i tu taki mały aneks. To nie jest kwestia nic ci się nie stanie złego, tylko ja, Bóg, określam, co jest nieczyste, a co jest czyste. I dokonuje się coś znacznie głębszego, czyli nie mamy tylko retuszu menu, ale mamy wskazanie genezy tego wszelkich zmian. Czyli idziemy za tym, co myśli Pan Bóg. I chociaż tego nie ma w dzisiejszym czytaniu, jakby robimy tutaj Państwu taki pretekst, to jest to istotne, dlatego że w całym kontakcie z Korneliuszem i z tym doświadczeniem, które dzisiaj usłyszymy też w czytaniu, że zstąpił Duch Święty, chociaż oni nie byli ochrzczeni. Jak mógł, tak? Tak. Nie mieści się to w zasadach. No tak. Praktykowanych przez pierwszy Kościół. Do tego Piotr był przygotowany przez to stwierdzenie wizji, czyli Pan Bóg, który mówi, nie nazywaj nieczystym tego, co Pan Bóg oczyścił. I też nie określaj według swojego mniemania, tylko wsłuchaj się w to, co Pan Bóg pokazuje. I teraz mamy taką sytuację, takich dwóch bohaterów, Piotra i Korneliusza. Widzimy, że Piotr idzie do Korneliusza z takim, albo może inaczej, powinniśmy zacząć od Korneliusza, a potem wszystko stanie się, dlaczego Piotr ma takie, a nie inne podejście. Korneliusz to kto? Korneliusz to jest setnik kohorty italskiej według redakcji łukaszowej. Ta kohorta miała stacjonować w Cezarei. Cezarea, miasto portowe, które wzniosł Herod Wielki, mieszkało tam bardzo wielu pogan, mieszkało tam wielu prokuratorów rzymskich. Pogardliwie nazywano to miasto córą Edomu, czyli takiej wrogiej rzeczywistości. Edom był kojarzony negatywnie z tego względu, że Edomici wystąpili przeciwko Żydom w historii. Związany z Ezawem. I tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który, trudno powiedzieć, żeby de facto był setnikiem kohorty, no bo kohorta liczyła około 600 żołnierzy. Na pewno tyle nie stacjonowało w Cezarei. Bardziej był dowódcą jakiegoś oddziału po prostu. Czyli jest typowym poganinem, dalej jest żołnierzem, czyli jest zobowiązany do kultów pogańskich de facto bogów. Zawodowo. Tak, zawodowo, ze względu na profesję i na to, jakby jak funkcjonuje wojsko rzymskie, ale też zaliczany jest do bojących się Boga, czyli sympatyzuje z synagogą i stosuje się do żydowskich praktyk. I teraz nie wiemy, czy obrzezany, czy nieobrzezany. Niemniej przypuszczamy to, jak bojący się Boga, czyli praktykuje kontakt z Panem Bogiem, modlitwę i praktykuje jałmużnę. I tu mamy też informację z racji, że posyła po Piotra, też stymulowany właśnie takim wewnętrznym natchnieniem i zależy mu na poznawaniu Boga. I to jest, myślę, clue do całego fragmentu. Jemu zależy i Pan Bóg go ukierunkowuje. No to, ale to się stanie za chwilę. Na razie mamy tak. Piotra, który dzięki wcześniejszej wizji, którą analizowałaś, już wie, że czas otworzyć się na ten świat pogański, który był dla niego totalnie obcy, żeby nie rzec wrogi. I mamy Korneliusza, który odwrotnie ma apetyt na więcej. I tego Piotra, i tu pytanie, traktuje prawie jako jakąś postać nadzwyczajną, ubóstwia go, skoro oddaje mu pokłon i pada do stóp. A Piotr, przypomnę ten fragmencik, reaguje tak: wstań, ja też jestem człowiekiem, w domyśle nie jestem bóstwem, więc nie przesadzaj, tak? Tak, dokładnie w ten sposób. Dlaczego tak reaguje? Nie ze względu na to, że wytworzył sobie obraz Piotra jako głowy kościoła, ale dlatego, że również Korneliusz miał wizję. I opowiada o tej wizji przed fragmentem, jakby w dziurze, której nie ma w fragmencie dzisiejszej liturgii. Korneliusz mówi: 4 dni temu, kiedy modliłem się o godzinie 9 w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Bóg wspomniał na twoje jałmużny, poślij do Jafy, wezwij Szymona
Piotra. I dlatego relacja Korneliusza do Piotra jest przepełniona aż tak ogromnym respektem, bo Piotr jest jakby na przedłużeniu tej przemowy wysłannika. I tu jeszcze jedną rzecz chciałabym zaznaczyć. Tu nie chodzi o to, że jest coś za coś. Korneliusz dawał hojne jałmużny, tak? Proste równanie, w związku z tym Pan Bóg przemówił do niego. I tak za te jałmużny, tak. Nie. Przekupstwo zostało wprowadzone w życie, czy jakby uzyskało swój efekt. Nie, tu chodzi o pragnienie Korneliusza, kiedy on, nie mając dostępu większego do relacji z Bogiem, z całego serca praktykował to, co mógł. I chodzi o jego nastawienie wewnętrzne. I bardzo szybko zauważa to jednak Piotr, tak? Mimo wcześniejszych wszelkich obiekcji. Piotr mówi tak, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Co ciekawe, od razu, kiedy Piotr to wypowiada, dzieją się rzeczy niezwykłe, bo tak w Dziejach Apostolskich dalej czytamy. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr, któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Co to znaczy, że stąpił na nich Duch Święty i co to znaczy, że, a może nie tyle co to znaczy, dlaczego tak bardzo ich to zdziwiło? Trochę już o tym powiedziałaś, ale teraz już nie mamy tylko do czynienia z Żydami, którzy są przywiązani do swojej tradycji, do prawa, do wszystkich zasad, tylko jednak mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy powinni jakby zakładać, patrzymy z naszej perspektywy, że Duch Święty jest obiecany wszystkim. A tu nie. No właśnie, mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy powinni dać Bogu prawo do suwerenności, a jednak nie, bo jednak jest sekwencja funkcjonowania. Oni otrzymali ducha po zmartwychwstaniu Jezusa, po jego w niebo wstąpieniu. Wszystko się działo etapami, czyli po tym, jak poznali Jezusa, przekaz kerygmatu, jak mówimy współcześnie. Każdy ma wierzyć tak, jak ja. Według określonej kolejności. I kerygmat jest właśnie taki, Bóg cię kocha, ty jesteś grzesznikiem, najpierw nawróć się, przyjmij, Bóg cię kocha, zbawia cię i daje ci swojego ducha. A to super, jest, to może być inaczej, nagle Pan Bóg mówi, słuchajcie, mogę to zrobić po swojemu, tak? Dlatego Pan Bóg uprzedził Piotra i powiedział mu, tak jak ja widzę, tak się będzie działo, pozwól mi działać. I przekierowuje tym samym myślenie Kościoła, bo to jest tak naprawdę zwrotny tekst w myśleniu Kościoła o misji wśród pogan. Mimo, że już wcześniej mamy Filipa w Dziejach Apostolskich z jego apostolstwem wobec dworzanina Kandaki, to jednak w myśleniu Kościoła cały czas, zwłaszcza w myśleniu Piotra, cały czas jest ta sekwencja, tak? Najpierw będziesz Żydem, potem będziesz chrześcijaninem, najpierw życie Jezusa, uwierzysz, ochrzczony, zanurzony w śmierci, zmartwychwstaniu, potem duch. A Pan Bóg mówi, nie, to ja buduję kontakt z każdym indywidualnie. Stąd wylanie ducha z dyspozycją wewnętrzną tych, na których jest wylane, ale bez przejścia poszczególnych etapów formacji, byśmy powiedzieli dzisiaj. Proszę Państwa, kuszące jest to, żeby dalej się przyglądać tym takim tarciom, czy jakimś mocowaniom w świecie pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan, ale obiecam, że będzie o miłości. To musimy szybciutko jednak sięgnąć po drugie czytanie i po fragment z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. I już po tych dwóch zdaniach chciałabym cię zapytać, jak bardzo ten żydowski, ale też już wczesnochrześcijański słuchacz był przyzwyczajony do tego, by mu o miłości mówić. Jak wiele jest w religii w ogóle po prostu, też w religii Izraela, mówienie o miłości. Poza pierwszym przekazaniem i drugim przekazaniem, gdzie ta miłość się dla nich sytuowała?
To jest słownictwo miłości i miłosierdzia, czyli takiej miłości zaangażowanej, która stymuluje do działania, jest bardzo bogate w Biblii hebrajskiej i w myśleniu semickim, to znaczy w przekazie biblijnym. Mhm. Mamy i mowę o miłości międzyludzkiej, która jest określona czasownikiem achew, ale też mamy mowę o miłości Bożej, rachamim, czyli tej najczulszej, że Bóg traktuje każdego z nas jak dziecko, które nosi pod sercem, o miłości chesed, czyli miłości wiernej Boga do nas, tej, która przycementowana jest, czy utwierdzona przymierzem, czyli tej miłości, gdzie jest absolutnie darmowość, a jednocześnie jest stałość ze strony Pana Boga. Mamy hen, czy hanan, tą miłość taką hojną Boga, obfitującą, z tym nieszczęsnym tłumaczeniem na polskie jako łaska. I mamy do czynienia z różnego rodzaju określeniami związanymi ze współczuciem. Tam jest kilka określeń takich pojawiających się rzadziej, ale kładących nacisk na to, że Pan Bóg wchodzi w naszą sytuację i współodczuwa razem z nami, chociażby określenie hus czy naham. Dlatego to słownictwo jest bardzo rozbudowane i mimo, że jest tłumaczone na język polski często w kategoriach miłosierdzia, a my to rozumiemy jako filantropię, to jednak w myśleniu semickim to jest miłość jest u podstaw. Miłość, czyli człowiek, czyli zaangażowanie osobowe, czyli wzruszenie, poruszenie i taka aktywność na rzecz tej osoby. Dlatego, kiedy tu nam się pojawia wzmianka o miłości, to jest to bardzo czytelne i wracamy do bazy starotestamentalnej, czyli dlatego, że Bóg kocha, czyli Ojciec kocha i my doświadczamy tej miłości ze strony Pana Boga, to widząc Jego jako naszego Ojca i widząc Jego, który kocha i doświadczając tego, że jesteśmy kochani, jesteśmy w stanie, jest to w naszym zasięgu i jesteśmy do tego też zaproszeni, nie przymuszeni, zaproszeni, żeby kochać. I ta sekwencja jest ważna, bo jak jestem kochany, to mam bazę, mam wsparcie. To nie jest tak, że ja daję od siebie i za chwileczkę mi się wyczerpie. Niemniej bardzo się cieszę, że przytoczyłaś chociażby tę część możliwych zastosowań czy tłumaczeń słowa miłość, bo my bardzo chyba w naszej recepcji tych tekstów biblijnych, ale bo w ogóle nawet w mówieniu o miłości, nawet nie tylko w kontekście religijnym, zawężamy do jednego znaczenia, prawda, czy tam do dwóch w języku polskim i tyle, a wręcz jeżeli ktoś mówi o miłości, chce mówić o miłości na przykład jako o rodzaju służby, jako o rodzaju właśnie relacji z Bogiem też, to gdzieś tam pokutuje taka czułostkowatość, taki jakiś, no nie oddaje, mówiąc krótko, nawet ja teraz się walczę i męczę ze słownictwem, z nazwaniem tego dobrze, że miłość jest podejrzana, mówiąc krótko. Nie wierzymy, że tam znajdziemy aż tyle sensów i treści, które ty tutaj na szybko przywołałaś, po prostu tłumacząc terminy. Dlatego jest bardzo istotne, żebyśmy w czasie czytania tekstu biblijnego pozwolili sobie na zaangażowanie. Żebyśmy czytali tekst biblijny jako wielką autoprezentację Boga, jako trochę taki pamiętnik Pana Boga. Po to, żeby doświadczać Jego jako osoby. Bo jak czy ktoś ze znajomych by nam pożyczył swój pamiętnik, no to byśmy z takim wielkim uszanowaniem, prawda? A jednocześnie z takim zaangażowaniem, takim zaintrygowaniem byśmy go studiowali, żeby tą osobę poznać, wiedzieć jak ona smakuje, co w niej siedzi w głębi. Identycznie z tekstem biblijnym. I teraz jeżeli pozwolimy sobie na takie zaangażowanie, to odczujemy, i mówię to z absolutną odpowiedzialnością, bo tak jak humanistyka bardzo mocno popiera wszelkie rodzaje zwrot afektywny, czy rolę doświadczenia. Tak często w teologii wzorując się na mentalności greckiej, mamy do tego ogromny dystans, niepotrzebnie, bo tekst biblijny nas zaprasza do współodczuwania. I teraz, kiedy ja współodczuwam i widzę tą różnorodność Bożego ukierunkowania, to zmienia mi się to medialne, czy takie, nie wiem, współczesne, ograniczone, czy asekuracyjne greckie myślenie o miłości, bo Grecja, przypomnijmy, wskazywała nam na konieczność kontroli uczuć, ale możliwość takiej eksploracji seksualnej, takiej relacji seksualnej. Więc tutaj nie było granic, ale co do uczuć, to trzeba było je mieć pod kontrolą, dlatego żeby nie
No właśnie, bo co się dzieje, kiedy poddajemy się uczuciom? Wtedy się angażujemy w relację personalną. A zaangażowanie w relację personalną ma skutki, bo jest i cierpienie, tak, jest i euforia, i radość, ale przede wszystkim są więzi, a więzi się nie da zerwać, one zawsze pozostawiają ślad. Dzisiaj sporo było o tym pogańskim odbiorcy Ewangelii, tak? O wierzących pochodzenia pogańskiego, czyli też ludziach z tego greckiego kontekstu kulturowego. Ciekawa jestem, co oni słyszeli, kiedy, czy jak oni odbierali te słowa o miłości, czy to przed chwileczką z listu świętego Pawła, czy teraz już z Ewangelii, którą jeszcze szybko przeczytam. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i radość wasza była pełna. No, przed chwileczką powiedziałaś o tych emocjach, które idą często za miłością i za relacją przede wszystkim, tak? Są połączone z naszymi relacjami, więc tutaj jest informacja, że w tej relacji miłości między Bogiem a człowiekiem, ale też między osobami Ojca i Syna, chodzi o radość, tam ma być radość, to ma być dobre. No ale właśnie, co taki grecki odbiorca i też co my dzisiaj słyszymy, kiedy mówimy, że Bóg tak umiłował nas jak swojego Syna? Co słyszymy, a co warto by było usłyszeć. O właśnie. Bo chyba słyszymy mękę w podtekście, a co warto by było usłyszeć, to chyba to największą bliskość. Bo miłość ojca do syna jest zupełnie innej kategorii, bo jest miłością w domu. I jest pełnym poznaniem i zrozumieniem, bo to jest jednak krew z krwi. I jak cokolwiek by się nie wydarzyło, to są więzi, których nikt i nic nie jest w stanie zniszczyć. I kiedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tak być kochanymi, i Jezus nie zaznacza różnicy, nie mówi, dobrze, wy jesteście dzieci adoptowane, bo jesteście stworzeni, a nie zrodzeni, tylko mówi o dokładnie takim samym doświadczeniu i Pana Boga to nie ogranicza w żaden sposób i jakby nie różnicuje relacji. Pytanie jest o to właśnie, jak my to postrzegamy. I myślę, że warto tutaj też się zastanowić nad tym, dlaczego u nas jest tak, że na pierwszy plan nam się wysuwa właśnie cierpienie. Że jednak gdzieś z tyłu głowy istnieje przekonanie, jakby wtłoczone nam przez naszą przeszłość, chyba, nie wiem, i narodową, i mentalność, i wychowanie katechetyczne, że z Panem Bogiem to nie wiadomo i że nie wiadomo, kiedy na nas spuści coś złego. Pan Bóg nie czyni zła. No tak, ale zobacz, jak te dwa zdania, które zaraz są w kolejnym fragmencie tego czytania, tej Ewangelii Janowej, zestawimy, one są obok siebie, więc trudno ich nie zestawiać, no to trochę coś jest na rzeczy, że miłość idzie w parze z cierpieniem. Proszę posłuchać. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. No i tu wszystko świetnie, chętnie takie byśmy, prawda, polecenia spełniali, żeby się kochać nawzajem. Ale dalej jest tak. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. No czyli mamy to, tak, że jest miłość, jest coś dobrego, ale najlepiej będzie, jeżeli się odda życie. Ja trochę to przerysowuję i pewnie karykaturyzuję przy okazji, ale chcę złapać ten moment, gdzie my miłość łączymy z cierpieniem i wydaje nam się, że tylko tak to może funkcjonować. Chyba nie uwzględniamy tam jednej rzeczy, bo my rozumiemy słowo oddaję, czyli że ja już go nie mam. Natomiast tutaj mamy titemi i titemi oznacza położyć. Dokładnie oznacza, jakby związany jest z miejscem, czyli jakby na danym miejscu kładziesz za tych, których kochasz, czyli nie tracisz, tylko je używasz. Bo oddanie sugeruje, ja już go nie mam. A zupełnie co innego oznacza, że ja użyję tego życia, zaangażuję to życie w coś, na zasadzie, dobra, obstawiam tę akcję swoim życiem.
i wskutek tego ono przynosi plon, procentuje bądź przegrywa, ale ono cały czas jest. A w naszym rozumieniu kojarzy się to z tym, że ja tego życia już nie mam. Tak, tak, że umieram po prostu, co nie? Czyli, że dostanę cierpienia, w konsekwencji śmierć, skończy mi się wszystko co najlepsze i tak dalej. A to zupełnie nie ma tutaj miejsca. Bo za mało wierzymy, tak? To znaczy nasza wiara się zatrzymuje tylko na doświadczeniu tu i teraz? Bardzo nie lubię tego określenia za mało wierzymy, no bo co trzeba zrobić, żeby więcej wierzyć, co nie? Dolać, no tak. Kupić, zrobić, nie wiem, jakiś, wymyślić sobie jakieś dodatkowe modlitwy. Sorry, ale tak mi się to kojarzy. Nie, myślę, że... Horyzont, o tym bardziej myślę. Znaczy, no operujemy tylko tym, co znamy tak naprawdę, tak? To znaczy, że te dyrektywy, właśnie przykazanie miłości, możemy je zastosować do tego, co jest naszym tu i teraz. Nie możemy przekroczyć śmierci. Nie możemy przekroczyć tego, co jest obiecane, ale jeszcze tego nie doświadczamy. Tak, a zarazem myślę, że jest tu jeszcze jedna rzecz, że... Chyba cały czas pokutuje kwestia znajomości Pana Boga. Ja znania Go jako osoby. Bo jeżeli ja myślę po swojemu o Bogu, to równa się, On nie jest suwerenny i nie jest osobą w moim doświadczeniu. Bo ja Go po prostu rozkminiam po swojemu. To znaczy, to po swojemu jest ważniejsze niż to, jaki On jest. Bo teraz ja nie jestem w stanie na przykład o Tobie powiedzieć w sposób jakby taki definiujący. Bo ty jesteś sobą, jesteś dynamiczną rzeczywistością, prawda? O Bogu mamy pokusę. Tak! Żeby powiedzieć, Bóg jest taki. Zamykamy go. Katechetycznie, tak trochę z całym szacunkiem do katechetyki, tak, teraz, kiedy nie zamkniemy w regułce. Tak, kiedy nie jestem w stanie ciebie opisać, to jak jestem w stanie opisać, definiując Boga, że to już naprawdę nie jest nic więcej, nic dalej. A tak, dlatego tak robimy, bo nie traktujemy go jako osoby. Jeżeli jest osobą, to jest żywy. No i wracamy trochę do Piotra i do tego, tej jego wizji, tak, że Bóg jakby się upomina, chce cię móc zaskoczyć. To, że masz już pakiet danych, jak pobożnie, uczciwie jako Żyd żyć, to nie znaczy, że ja ci nie pokażę, można inaczej, możesz poznać mnie w nowy sposób, mogę zstąpić ze swoim duchem na pogan i co zrobisz, tak? To w tym kierunku trochę? Tak. I dla nas też pytanie właśnie, czy pozwalam jemu mówić, tak? Czy akceptuję taki sposób komunikacji, że Pan Bóg mi nagle pokazuje, okej, ale ja tu jestem, jakby myślę po swojemu. I to jest, te dwie rzeczy się bardzo zazębiają, bo jeżeli on jest, jakby pozwala mu być osobą, to zarazem rodzi się we mnie przekonanie, okej, on ma prawo do swojej suwerenności. To znaczy, że ja nie muszę się go obawiać, tylko po prostu to jest jego suwerenność. A ponieważ on jest dobry, to znaczy, że będzie wolny w tej swojej dobroci. To znaczy, że może mnie zaskoczyć swoim funkcjonowaniem, ale wiem, że on jest dobry. A skoro jest osobą, to ja wiem, że ty mi nie zrobisz krzywdy, bo jesteś dobra, ale jesteś suwerenna. Wskutek tego ja mogę cię nie rozumieć w niektórych sytuacjach. Albo ja się mogę głupio zachować, ale to nie zmienia faktu twojej dobroci. Czyli w dalszym rozliczeniu, na dalszą metę, nie muszę się bać, że mnie zaskoczysz złem, bo nie zrobisz tego. Identycznie z Bogiem. Nie wiem, czy Państwo w tym, co mówi siostra Joanna Nowińska, teraz też wyłapujecie taką dynamikę przyjaźni. To znaczy, że ta relacja, którą opisujesz, to jest relacja przyjacielska, to jest relacja takiej właśnie bliskości. I faktycznie o tym czytamy w tej Janowej dzisiejszej Ewangelii. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Czyli poznawaj mnie. Poznałeś mnie znowu o krok lepiej, ale co więcej, to poznanie dokonuje się w przyjaźni, więc... Najpierw byłeś sługą, czytałeś Panu Bogu z ust, tak? Funkcjonowałeś razem z Nim, widziałeś, co On robi, ale nie byłeś w stanie przewidzieć, jaki ma dalszy plan, który jeszcze się w tych działaniach nie ujawnia. I teraz Jezus mówi, a ja wam teraz pokażę ten plan i teraz funkcjonujecie jak przyjaciele. Już nie tylko czytacie wydarzenia, ale wiecie, już wszystko wiecie, a Duch wam będzie wyjaśniał. I zaskakiwał, o czym mówiłyśmy dzisiaj i do tych zaskoczeń, gotowości na te zaskoczenia Państwa zachęcamy, dziękując bardzo dzisiaj za uwagę. Siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska, dziękuję ci serdecznie. Ja również tobie, dzięki, z Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.